dzień dobry, witam was w dzisiejszym vlogu. Ten vlog będę sklejała parę dni, bo postanowiłam, że coś wam nagram takiego, co robię w ciągu tygodnia jako menadżer dla teamu nieruchomości, więc teraz przyszłam do pracy. Dostałam, właśnie widzę, że moje kwiaty niestety więdną, chyba z braku wody. Jestem tragiczna, jeżeli chodzi o kwiaty. Nie pomyślałam, żeby właśnie podlewać, no cały czas jestem zajęta, także nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby te kwiaty tutaj ze sobą zabrać, ale podleję je wodą i wodę rozlałam. Super, nie? To mój telefon. A matko, się nie nadaje do vlogowania, się nie nadaje. Podleję je wodą, nie wiem, czy coś jeszcze z tego będzie. Miejmy nadzieję, że te moje tulipany dadzą jeszcze radę, chociaż powiem wam, że już wątpię, że coś z tego będzie. Przychodzę do pracy przeważnie godzina 8:30, godzina 9:00, chociaż i tak chciałabym przychodzić na godzinę 8:00, ale nic, tak to wygląda. Dzisiaj będzie bardzo zajęty czas, bo muszę dopracować newsletter, czyli co miesiąc z naszego maila wypływa newsletter, jakieś fajne ciekawostki, nie tylko dotyczące naszego teamu, dotyczące, i bardzo fajnie dopracowany jest ten newsletter, także jak ktoś z was chce również otrzymywać newsletter ode mnie, to za niedługo ruszy moja strona, zaczęłam dopiero pracować nad moją stroną i również będzie można się zapisać. Natomiast teraz pójdę sobie zrobić kawę, jak zawsze robię kawę. To jem na śniadanie, są jajka, teraz jestem na diecie. Jestem na diecie, naprawdę, nie kłamię. Jajka na śniadanie i idę zrobić kawę. Kawa się robi, ale ja teraz wchodzę na komputer. Pokażę wam, jaką sobie tapetę ustawiłam na komputerze. To jest moja butelka, którą mam zamiar pić, ale wodę, ale jakoś tak średnio mi idzie z tą wodą. Mam nadzieję, że w końcu zacznę pić więcej wody. Coś to się długo ładuje. Tu jest mój team, to jestem ja. To jest taki Trim, on jest z Albanii. Tutaj jest Claire, ona jest Amerykanką i gra na skrzypcach. To jest mój szef. To jest trochę mój drugi szef, bo on też ma bardzo dużo listingów, mieszkań w Nowym Jorku. I on też pracuje, nie wiem czy dalej pracuje, ale bardzo często go można zobaczyć w Fox TV. A to jest też Chris, ona chyba jest taka trochę Niemka, bo ona umie niemiecki, więc to jest taki wesoły team. Taki wesoły team staruszków. Nie narzekam. Nie narzekam, moi drodzy, nie narzekam. Idę zobaczyć, czy moja kawa się zrobiła. A nie, chyba już powiem wam, że z tych kwiatków to już raczej nic nie będzie. One zwiędły. Trudno. Mówi się trudno, idzie się dalej. Co wam mogę powiedzieć? No, jajka mam, także dodatkowo mam pieprz i sól. Moich jajek. Lubię sól, nie ukrywam, że nie powinnam dużo, ale akurat sól lubię, pieprz też lubię. I takie jajka na śniadanie jem z pieprzem i solą i do tego kawa. Bardzo dobre. Jeszcze tutaj będę robić kurs. Kończę kurs, ostatni kurs Ryana Serhanta na temat negocjacji i będę postować coś na moje social media, chociaż nie jestem dobra w tym, to po prostu staram się cokolwiek postować, żeby mieć jakiś taki, no żeby cały czas coś się działo, tak? Dzień dobry, mamy dzisiaj kolejny dzień. Wczoraj w praktycznie nic dla was nie nagrałam, dlatego że byłam bardzo zajęta robieniem dosłownie na ostatnią chwilę newsletterem, czyli no niestety wczoraj po prostu zostałam tutaj do godziny 20. Jestem bardzo zmęczona i stwierdziłam, że pójdę teraz do sklepu, do Whole Foods, ponieważ nie wzięłam sobie, mało co do jedzenia wzięłam, więc mam nadzieję, że będę mogła na jakieś śniadanie do Whole Foods i tak ogólnie do was pogadać. Yeah.
Wypróbujemy ten mikrofon z ulicy. Zobaczymy, jak będzie dźwięk się odbijał od tego mikrofonu, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ten budynek, który mogliście zobaczyć tam za mną z tyłu, to jest 111 West 57 ulica. Jest to budynek osadzony w Billionaire's Row, czyli tutaj, gdzie pracuję, i powiem wam, że teraz właśnie pisałam na temat tego budynku i również wsadziłam go do mojego newslettera i nazywa się to Building of the Month, czyli my tutaj po prostu z teamem mamy taki pomysł, że do newslettera co miesiąc wrzucamy Building of the Month, czyli każde, to jest właśnie fajne to w nieruchomościach, że można się uczyć na temat budynku w Nowym Jorku, co jest bardzo ciekawa historia nieruchomości i chyba nie ma takiej ciekawej jak w innych Stanach. I to jest właśnie fajne, to jest takie podniecające, jeżeli chodzi o nieruchomości w Nowym Jorku. Ja teraz uciekam na śniadanie do Whole Foods, muszę sobie coś kupić. I właśnie chciałam dzisiaj wam opowiedzieć, bo to może być dosyć kontrowersyjny temat i chcę już zrobić na ten temat odcinek i pomyślałam sobie, że przy okazji, idąc do sklepu po śniadanie, po jakąś bułkę z pasztetem, że tak powiem, staram się nie wydawać pieniędzy, chciałam wam powiedzieć, ile zarabiam i jak to wygląda. Chciałam być z wami transparentna, nie chcę was tutaj w żaden sposób okłamywać i pomyślałam, że dzisiaj wam przy okazji opowiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje zarobki. Mam nadzieję, że mnie słychać. Także z tyłu za mną Nowy Jork, Manhattan, godzina 8:40 rano. Poczekajcie, bo mi już aż ręka odpada. Powiem wam, że z tym mikrofonem, to ten mikrofon jest taki duży, że po prostu aż głupio mi iść po Manhattanie nagrywać, ale no trudno, co zrobić. Więc jeżeli chodzi o moje zarobki tutaj, nie chcę was zostawiać w niepewności i chcę być jak najbardziej transparentna, tak jak już wcześniej mówiłam, że zarabiam podstawę, ja mam podstawę, jestem menadżerem dla teamu, ja nie jestem agentem nieruchomości, który nic nie zarabia i kompletnie ma tylko procent do sprzedaży. Powiem wam szczerze, że w świecie nieruchomości to, co się tutaj dzieje teraz, nie dałabym rady, po prostu. Dużo agentów odchodzi po paru miesiącach, bo nie zarabia nic. I to nieważne, czy masz oszczędności. Przecież w końcu z tych oszczędności się wypukasz, tak? Musisz pracować na full time, musisz być agentem cały czas dostępnym dla klientów i naprawdę jest ciężko. Ciężko jest, bardzo ciężko jest zarobić jakiekolwiek pieniądze. Więc jeżeli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, że ja tylko i wyłącznie chciałam zostać menadżerem dla teamu, zobaczyć, powiedziałabym, z tyłu, z sceny, nie stać na scenie, tylko po prostu być gdzieś tam poza kulisami. O, tego słowa mi brakowało, poza kulisami nieruchomości i zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto się przygląda i się uczy, ale dodatkowo zarabia pieniądze. Plus mam wynagrodzenie za tak zwany każdy open house. Nie są to jakieś duże pieniądze, ale jednak są, że nie przychodzę za darmo, nie przychodzę na marne w niedzielę, że nie, moja niedziela jest płatna, więc ja nie przychodzę sobie za darmo. Agenci przychodzą zawsze za darmo, bo od nich tak naprawdę tylko... No widziałam, ta kamera to robi wrażenie, powiem wam szczerze. A nie, ja po prostu ja mam płatne, więc są agenci, którzy nie mają płatne i tak to wygląda. Plus, jeżeli kupujący zjawi się na open house, kiedy ja będę, dostanę 10% od sprzedaży. No i teraz razem z moim teamem postanowiliśmy, że dadzą mi rentals, czyli tak zwane mieszkania na wynajem. I też zależy, teraz tutaj jeżeli chodzi o procent, wszystko zależy. Jeżeli ja mam swój rentals, to jest na przykład, to należy do mnie, czyli ja znam właściciela mieszkania, mam go wystawić na rynek nieruchomości, to ja mam 85% z wynajmu. Jeżeli chodzi o, jeżeli ja dostaję od mojego szefa do wynajęcia mieszkanie, to ja dostaję 50%. No ale weźcie pod uwagę, że na przykład mieszkania w Nowym Jorku to jest przeciętnie 6 tysięcy, tak? Więc uważam, że to i tak jest w miarę, no i tak to jest bardzo fair i to jest super. No oczywiście jestem na ciasteczkach tutaj.
bo jak żeby inaczej, nie? Żartuję, ja już po prostu nie chcę jeść tych ciastek, ale vegan brownie może być dobre, tak mi się wydaje. Co by tutaj zjeść? Właśnie się zastanawiam. Whole Foods jest dosyć drogim sklepem, także to nie jest jakiś super tani sklep, ale jest fajny, jest bardzo dobry. Także ja ogólnie robię zakupy w Trader Joe's, nie robię w Whole Foods, no ale wiadomo, mam blisko, trzeba się zdrowo odżywiać, dlaczego by nie? Mamy dobre jedzonko w Whole Foods. Powiem Wam, że tutaj jest naprawdę dobre jedzenie. Bardzo dobre. Może sobie wezmę coś na śniadanie, ale ja nie wiem co. To jest mój problem. Ja śniadań ogólnie nie jadam. Zawsze staram się pić kawę na śniadanie, no ale to jest niezdrowe, no. Kurczę, no. Okej, to są moje zakupy z Whole Foods. Kupiłam sobie właśnie taki zestaw na lunch i do tego kupiłam sałatkę jajeczną i bułkę. Powiem Wam, ta sałatka jajeczna wygląda super. Mam nadzieję, że dobrze będzie smakować, bo ja uwielbiam sałatkę jajeczną. No i teraz trzeba zrobić kawę codziennie. Dobrze, że mam kawę za darmo. Powiem Wam, że jestem od miesiąca bez wypłaty. Dopiero dostanę wypłatę jutro. I po prostu już na zaskórniakach jadę. Także codziennie mam tą kawę za darmo. To jest super. No i trzeba zrobić sobie śniadanko. Słuchajcie, musiałam uciekać z kuchni, bo tak mi zagadywali ludzie. Muszę zjeść śniadanie i wziąć się do roboty. Także gadam dzisiaj, ale jestem taka z siebie dumna, bo zrobiłam mój newsletter, pierwszy newsletter dla mojego teamu. Sałatka jajeczna. I jestem bardzo z siebie dumna. I właśnie wczoraj szef mi napisał: Agnes, powinnaś być z siebie dumna. I naprawdę jestem. Mówię Wam poważnie, że jestem z siebie dumna. Także pozwólcie, że zjem sobie śniadanie. Buła. No jak ja zjem taką bułkę, to ja później przez cały dzień to mało co jem. Powiem Wam szczerze, że taka bułka to jest naprawdę dużo dla mnie. Kawa, relaks, bułka, śniadanie. I słuchajcie, biorę się do roboty. Dzisiaj wysyłamy ten newsletter do wszystkich i będę się brała za kolejną pracę, ale to już nie będzie takiej, wiecie, takiej spiny, takiego stresu, także to najważniejsze. Jestem taka zadowolona z siebie, że wysłałam ten newsletter. Wczoraj pracowałam do 8 wieczorem nad tym newsletterem. Mega dopracowany newsletter i po prostu... jej! Cieszę się, bo to był tak dopracowany newsletter. Wszystko było po prostu mega szczegóły. Także teraz będę pracowała nad naszymi książeczkami. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że będę pracowała nad wideo naszego teamu. Będę robiła plan. Plan na wideo naszego teamu, który będę oczywiście opowiadała na naszym następnym meetingu. Mamy co środę spotkania z teamem. Ja jako menadżer teamu muszę po prostu mówić o planach nie tylko i bardzo się cieszę, że jestem taka, że mnie tak bardzo zaangażowali w pomoc, że chcą mi pomóc, chcą mi dać mieszkania na wynajem, także mega się cieszę, powiem Wam, że w końcu się zaczęło wszystko układać, naprawdę, i cieszę się, że trafiłam na takich ludzi, którzy chcą naprawdę mi pomóc. Ja, I'm happy too. So, yeah, me too. Now, so I'm calling about Sunday. I think it's going to be dead at these open houses. Oh my. Do you want to come? Are you going to come? What do you want to do? It's not, I don't think if traffic will be there. 88 right. Bleecker Street, of course, maybe 2-3 people. What do you think? I really don't know. It's a holiday, you know? It's holiday. We have to do it though. So, but I don't know. Like, I'll talk to Peter to see, like, if he thinks that you should come, if you don't, unless you really want to come. Also, one thing you could do is come to 88 Bleecker and then not come on to Pineapple. You know what I mean? I mean, I don't care. It's up to you. If you want me to... No, it's up to you. If you don't care, if you'd rather go, definitely come. But I'm just saying, I don't think there's going to be much happening if you, you know... Yeah, I definitely need to come 16th of April because of that the... That will be very exciting. Because of the time... Because of the, how is the call, is this newspaper?
Yeah, it's going to be on Times. It'll be featured in the New York Times. Yeah, I know. In the real estate section, so that's going to be a big deal. Okay, so let's. I just need to leave Monday around 3 p.m. Okay. Because I'm going to do my eyebrows. Very important, we know. Very important. Very important. I need it more than anybody in the whole world. this is permanent makeup. It's not just the eyebrows. What do you mean? You're having like tattoos? Yeah, I'm going to have tattoo on Monday. Ooh, I want to get that on my eyebrows. I want to see how that works out. Chciałam wam pokazać takie piękne ulotki, które zrobiłam. Nie wiem, czy są takie piękne, super piękne, ale mniej więcej wyglądają tak. Wydrukowałam je tutaj w pracy. Jeżeli ktoś planuje kupić albo sprzedać dom w Nowym Jorku, no to właśnie taka ulotka będzie na Queensie w salonie Beauty, czyli w salonie piękności, i tam wszystko jest na różowo w tym salonie. Także mam nadzieję, że no, uda mi się gdzieś tam trafić do klientów tego salonu. Być może, kto wie, to jest właśnie reklama i jak się jest w nieruchomościach, trzeba się też reklamować w każdym miejscu. Dzień dobry, witam was w piątek, dokładnie 7 kwietnia. Dzisiaj jest Wielki Piątek, jutro jest sobota, niedziela jest Easter w Ameryce, czyli święta, i agenci nieruchomości świąt nie mają, także muszę pracować. Dzisiaj mam taki mały kryzys, ale ja nie chcę was kłamać tutaj na vlogach, że wszystko jest idealnie, bo nie jest. Od miesiąca nie dostałam wypłaty, bo wszystko musieli tutaj poustawiać. No, był totalny chaos i dzisiaj miałam dostać wypłatę, wstaję rano, dalej nie ma tej wypłaty. No, wiadomo, że jak kasy nie ma, to jest człowiek się denerwuje, stresuje. Ileż można czekać, także mam nadzieję, że dzisiaj dostanę tą wkrótce wypłatę, bo już po prostu denerwuję się, a naprawdę się zaczęłam się po prostu denerwować. No co ja was będę kłamać, no. I nie wyobrażam sobie być agentem nieruchomości i po prostu nie dostawać żadnej wypłaty. I tak niestety tak wygląda ten biznes, że przez parę miesięcy, przez nawet rok można nie dostać żadnej wypłaty. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Chciałam wam pokazać taki piękny widok, który mnie relaksuje. Przyszłam woda i będę robić trening, ale widok jest niesamowity. Z 25 piętra. Trochę wysoko. Trochę wysoko. Właśnie ja jako agent nieruchomości muszę się nauczyć, gdzie jest West, gdzie jest East i gdzie jest South. I to jest mój problem, to jest mój taki odwieczny problem. Ale teraz jakbym miała zgadywać, to tam będzie New Jersey. Czyli tam będzie East. Tak mi się wydaje. Ja się zastanawiam teraz, gdzie jest. Nie widzę budynków. Jakbym widziała budynki, to byłoby mi łatwiej. Wydaje mi się, że tam będzie South. Tam będzie South. Nie. Tam będzie New Jersey. Nie wiem. Musiałam zobaczyć na mapę Google i wam powiedzieć dokładnie, ale właśnie zawsze po budynkach jest łatwo rozpoznać. Jak widzę One World Trade Center, to zawsze jest South, bo to jest południe. To jest budynek, który jest najniżej osadzony na Manhattanie. To jest proste. Północ jest prosta. Ja mam właśnie problem z West and East. I spotkałam się z tym wiele, wiele razy, że jak pokazywałam mieszkania w Nowym Jorku, to dużo strasznie osób pyta się, czy to mieszkanie, te okna w kuchni kierują się na zachodni, północ i tak dalej, i tak dalej. To trzeba umieć. To jest taka właśnie podstawa bycia agentem nieruchomości na Manhattanie, że trzeba dokładnie wiedzieć. Podejrzewam, że w innych stanach też, ale tutaj to jest, powiem wam, że nagminne. Za każdym razem, jak mam jakiś showing, to takie coś właśnie jest. No i tak. Wypłaty dalej nie ma. Będę wam po prostu zawracać głowę wypłatą moją dzisiaj. Let's get your time, short calendar invite. Okej. Okay. Miałam teraz telefon od, już wam pokażę od kogo.
miałam teraz telefon od takiego pana, który chce, żebym dla niego pracowała w New Jersey. Ja nie planowałam, że zostanę agentem w New Jersey. Nie wiem, czy ktoś z was go kojarzy, to jest aktor. On dużo nagrywa właśnie i on chce, żebym dla niego pracowała w New Jersey i powiem szczerze, że dla mnie nie ma problemu pracować w New Jersey, natomiast ja bardziej się chciałam skupić na Nowym Jorku, na Manhattanie. Nowy Jork jest ogromnym stanem. W ogóle trzeba poznać pierwsze Manhattan, później trzeba poznać Brooklyn. Nie chciałam w ogóle pracować na Brooklynie jako agent, bo pomyślałam sobie, że no bez sensu, że mam pracować w dwóch miejscach naraz. Bo stwierdziłam, że po co, tak? Po co mam pracować w dwóch miejscach naraz? To bez sensu. Bez sensu totalnie. Najlepiej być ekspertem w jednym miejscu, a porządnie, niż po prostu pracować w dwóch miejscach naraz. Także tak, ta praca w New Jersey jako agent, mogą wziąć moją licencję, ale powiem szczerze, że jest mi to obojętne, naprawdę jest mi to obojętne. Nie mam dalej wypłaty, dalej nie ma. Powiem szczerze, że nic z tym. Tym ohydnym i okropnym akcentem kończę ten filmik. Dzisiaj tu w ogóle miałam nie przychodzić, ale pomyślałam, dobra, dostanę wypłatę, to przyjdę. Pójdę na zakupy. Niestety, ja nawet nic nie mówiłam szefowi, bo nawet nie chciałam szefa denerwować, bo na pewno by się wkurzył, no bo przecież jest tak nieprofesjonalne, ale to jest właśnie w Ameryce bardzo, bardzo spotykane, że te firmy korporacyjne to wystarczy, że ktoś zrobił jakiś błąd, czy coś nie poszło tak i... Ale już nic. Święta... Nawet na święta dostałam wolne. Dzisiaj dostałam... Gdzie to się naprawdę rzadko zdarza, żeby agent nieruchomości miał wolne w święta. Nawet nie muszę robić w tą niedzielę open house'u, gdzie co tydzień muszę być na open house'ie. No i widzicie, i bez kasy, nie? Święta bez pieniędzy. A może i dobrze, bo... Nie rozwalę. Nie, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze od miesiąca być bez pieniędzy. Słuchajcie, to by było na tyle, bo już mi bateria pada. Trzymajcie się i do następnego.